Poznaniu mieszka coraz więcej cudzoziemców z różnych stron świata. Wielu z nich chętnie uczy się naszego rodzimego języka, jednak nie zawsze ma odwagę go praktykować w życiu codziennym. Od kilku lat organizowane są spotkania Polish Cafe. Ich pomysłodawcą była Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców Polish for You. Na początku odbywały się tylko w porze dnia. Obecnie tych lokalizacji jest więcej. Tym razem spotkaliśmy się tutaj, w Isycz, przy ulicy Bukowskiej. Polish Cafe to są spotkania Polaków i obcokrajowców, w sensie po prostu osób, dla których język polski jest językiem rodzimym, z tymi, którzy dopiero tego języka się uczą. Jest to taka okazja dla nas, żeby się poznawać, rozmawiać. Tych lokalizacji jest coraz więcej, bo my robimy te spotkania tutaj w Isycz, ale też w Makaronie. Są też spotkania w porze dnia, w Pireusie. Myślę, że słowo spotkanie jest tutaj kluczowe, że jest to przestrzeń, kiedy ludzie z różnych środowisk mogą się spotkać, spędzić razem czas, poznać siebie nawzajem, nawiązać relacje, a przede wszystkim, no właśnie, nauczyć się języka polskiego. To jest przestrzeń dla cudzoziemców, dla ich rozwoju, żeby mogli posługiwać się dobrze językiem polskim, ale też przede wszystkim, żeby poznali sąsiadów, sąsiadki tutaj z ogrodów czy z całego Poznania, żeby mieli taką przestrzeń, żeby właśnie poznać kogoś, nawiązać relacje, poznać kulturę polską, poznać ciekawe miejsca w Poznaniu. Także myślę, że tutaj obie strony mają bardzo wiele korzyści. Spotkania Polish Cafe skierowane są więc do każdego, niezależnie od poziomu nauki języka polskiego. Ważne jest, by się przełamywać i rozmawiać. Główną naszą formą jest to, że spotykamy się, żeby rozmawiać. Zazwyczaj jesteśmy podzieleni na mniejsze stoliki i tam po prostu rozmawiamy, ale mamy też faktycznie materiały, które nam ułatwiają te spotkania i w takich momentach, kiedy nie za bardzo wiadomo, co powiedzieć albo o czym rozmawiać, bo jest się w gronie osób nieznanych. Mamy takie gry, które po prostu nam pomagają przełamywać ciszę i rozpoczynać nowe tematy rozmów. Myślę, że ludzie są tak ciekawi siebie nawzajem, że jest to tylko takie dodatkowe wsparcie. Ja się staram, żeby brzmieć bardziej po polsku, więc nie mam akcentu takiego mojej narodowości, ale mówiąc, że mam jakiś inny i często nikt nie może zrozumieć, skąd pochodzę. A jednak jestem z Ukrainy, przyjechałam z Kijowa, uciekam przed wojną, jestem tu od półtorej roku, no i zamieszkałam w Poznaniu na razie. Czekam na powrót do domu. Ale postanowiłaś w międzyczasie nauczyć się języka polskiego? Powiem tak, że już uczyłam się polskiego wcześniej. Jeszcze w Kijowie byłam bardzo ciekawa. W ogóle mam takie hobby uczyć się obcych języków, więc wybrałam kiedyś polski i uczyłam się polskiego tak sama. Nie chodziłam na żadne kursy, korzystałam z internetu, słuchałam książek. Czytałam też książki, w tym Remigiusza Juliusza Mroza. Przeczytałam prawie całego, więc przyjechałam tu już trochę znając polski, no jak trochę. Po prostu nie miałam wcześniej doświadczenia rozmawiać po polsku, więc tu zaczęłam dopiero. Ja jestem taką osobą aktywną, szukam nowych znajomości, szukam nowe relacje, kontakty. Zawsze uważam, że człowiek jest taką istotą socjalną, więc musi dążyć do społeczności. No i przychodzę, żeby po prostu poznać ludzi różnych innych narodowości. Niedawno poznałam Włochów, więc zaczęłam się uczyć włoskiego. I to dla mnie taki zasób po prostu sił takich mamy psychicznych. W takim samym stopniu jest też okazja dla nas i poznaniaków, żeby się otwierać. I w ten sposób wszyscy możemy korzystać i czerpać, ale jak najbardziej za to, że też chcemy się otwierać, by ułatwiać osobom przybywającym tutaj start i poznawanie nowych osób. Współorganizatorami Polish Cafe obok szkoły Polish for You są Fundacja Wyobraźni i Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Ogrodówka. Polish Cafe to zatem dobry sposób na asymilację osób z innych krajów, które postanowiły przyjechać i osiedlić się w Polsce, ale także byśmy my bardziej otwierali się na innych i wychodzili im naprzeciw. Kolejne spotkania odbędą się w piątek 21 lipca w porze dnia przy ulicy Różanej i w środę 26 lipca w Makaronie przy ulicy Naukowskiej. Początek o godzinie 18.